1, 2, 3. Dzień dobry, cześć, czołem. Ale baga, co? No i właśnie przyszedł czas, żeby się z nim rozprawić. Planuję zbudować tam właśnie taką szafkę przejezdną na kołach. I zaczynam od rozkroju. Także rozkoszujcie się dźwiękiem piły. Projekt nie jest jakiś mega skomplikowany, bo jest po prostu szafką na kołach, w której mają się zmieścić przede wszystkim moje skrzynki narzędziowe. I to zobaczcie na koniec, czy to się udało i wyszło. Założenie było takie, że z jednej strony będę miał stałe półki, a z drugiej strony zrobię sobie rząd otworów 132 mm, żeby móc wysokość tej półki zmieniać. Można byłoby powiedzieć, że użycie tutaj właśnie tego sprzętu to trochę przerost formy nad treścią, bo można byłoby po prostu to poskręcać. No nie, ja wolę mieć kontrolę nad tym, co robię i to, co robię, ma być porządne, a nie rozwalić mi się za 3 dni. Pewnie by się za 3 dni nie rozwaliło, ale z kołkami przynajmniej nie miałem problemu. Żeby to wszystko trzymało swoją geometrię i przy skręcaniu się nie rozlatywało. Środkowy podział, wierce, tak jak widzieliście w filmie na temat kampera, po prostu na kreskę i wyznaczając się, bazując się o linie, które mam na pozycjonerze. Kreski nawet nie zmywam, bo raz, że to mebel warsztatowy, a dwa, cała jego długość po prostu chowa się później pod ścianką, która w tym miejscu będzie zamontowana. A teraz będę wiercił jeszcze sztorce, więc pozbywam się wiertła 3 mm, wykręcam śrubki, zakładam przystawkę do sztorców i jedziemy. A teraz na podglądzie cała reszta prac na szybkim i krótkim timelapsie. Całość tej szafki geometrii właśnie będą trzymały pełne plecy. Stwierdziłem, że no jak ta szafka ma jeździć na kołach. No to raczej zamontowanie po prostu HDF-ki. A będzie takim raz, że mało estetyczne. A dwa, no HDF-ka nie będzie aż tak mocno trzymała. Tutaj już montuję koła, a tak na dobrą sprawę przygotowuję pod nie otwory. Otwory zostały wiercone wiertłem 8 mm. Zgradowane
brzegi, no i mufy dwugwintowe, do których właśnie teraz będę przykręcał koła na śruby M6. I teraz ta najlepsza część, czyli wstawienie szafki na miejsce. I poleciało kilka ciepłych słów. No cóż, założyłem, że koła, które kupuję, że mają 100 mm, mają te 100 mm. No, okazało się niestety, że nie, że mają tych milimetrów prawie 110. Więc trzeba było zrobić akcję ratunkową. Przykładnica kątowa od mikroba. Oj, tutaj okazało się, że no, zagłębiarka nie dojedzie do końca, więc trzeba było się poratować wyżynarą. Trochę pogłębić twardy na kołki, bo zostały ścięte. I trzeba trochę posprzątać, żeby ta szafka miała gdzie wjechać. A ja, korzystając z okazji, chciałbym zachęcić Cię do zostawienia subskrypcji, podzielenia się komentarzem, jak również rozważenie zostawienia łapki w górę. I tak, udało się. Wjechała tym razem. A skrzynki w końcu znalazły swoje miejsce i z łatwym dostępem. Kółka tylko chowam, hamuję i gotowe. Nieźle wyszło, co? Dzięki, do usłyszenia. People who were half done. You were not as tough as...